Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z badań operacyjnych chciałam Wam pokazać od strony teoretycznej, jak należy zapisać poprawnie zagadnienie transportowe. Taki problem dotyczący tego, że mamy ilość dostawców, e, przepraszam, odbiorców, mamy ilość dostawców, gdzie mm, symbolicznie piszemy, że maksymalnie tych dostawców jest M, odbiorców jest N maksymalnie, którzy. Któryś to jest J dostawca i ty odbiorca, i ty jest dostawca. E, zapisujemy w środku wielkość transportu e, na konkretnej trasie. Jeżeli na przykład mam zapis X. 2,2 to oznacza, że to jest wielkość transportu na trasie od drugiego dostawcy do drugiego odbiorcy e, określonej ilości transportu. Jeżeli mamy zapis generalnie X i J, to można powiedzieć, że to jest transport od I tego dostawcy do J tego odbiorcy. Dodatkowo każdy z dostawców ma swoją określoną podaż. Ona symbolicznie jest pisana małą literką A. Od A1 od do AM i każdy z odbiorców ma swój popyt. Popyt wynosi po kolei B1, B2 przez BJ aż do BN. E, w zagadnieniu transportowym jeszcze ważnym elementem jest tak zwana macierz kosztów jednostkowych. Ona symbolicznie jest podpisywana jako CJ, e, gdzie e, CJ, e, gdzie e, znowu to jest jakaś wielkość, wielkość transportu na określonej trasie, e, gdzie na przykład C2J oznacza, że to jest transport koszt Transportu, jednostkowy koszt transportu między dostawcą drugim a odbiorcą e, o dowolnym numerze J. A więc mamy w tym momencie aż m razy n kosztów jednostkowych transportu. Jeśli chodzi o zapis matematyczny, zakładamy, że wielkości popytu jak i podaży tutaj mamy e, podaż, tak, a tu jest popyt. Te wielkości są nieujemne, a więc jakiś dostawca, odbiorca może chcieć transportować każdą dowolną ilość, ale nie może być tą wartość ujemną. Może być sytuacja, że dany dostawca już więcej nie oczekuje, czyli jego wartość równa się 0. Tak samo jest z samą wielkością transportu, x i j. Transport na danej trasie od i tego dostawcy do j tego odbiorcy może albo przyjmować wartość dodatnią, czyli coś może być transportowane, może też przyjmować wartość równą 0, co oznacza, że nic nie jest na danej trasie transportowane. Teraz y, ten zapis mówi o tym, że y, w tym momencie dostawcy suma wszystkich y, podaży dostawców musi się równać w sumie wszystkich popytów y, naszych odbiorców, i to jest wielkość transportu y, na wszystkich trasach. Teraz nasza funkcja celu y, to jest przemnożenie wszystkich kosztów razy wszystkie transporty e, i suma tych wszystkich e, kosztów transportu przemnożonych razy wielkość transportu czyli łączny koszt transportu na wszystkich trasach musi być minimalizowany e, i cały nasz zapis wygląda następująco Musimy minimalizować łączne koszty transportu, to jest podwójna suma i po wierszach i po kolumnach, a więc generalnie suma wszystkich elementów w tabeli przemnożeń e, kosztów jednostkowych razy transportów na danych tarasach. Zarazem e, mamy e, sumy, po prostu po wszystkich, dla wszystkich e, dostawców i sumy dla wszystkich odbiorców muszą się równać wartościom na tych trasach, i e, wielkości transportu muszą być nieujemne. I e, to jest taki matematyczny zapis. E, zagadnienia transportowego. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, jak najbardziej możecie się ze mną kontaktować, wejść na stronę internetową, która tu u góry jest pokazana, ewentualnie pisać od razu maila ze swoimi zadaniami na zadania, myślnik, projekty małpaw.pl. Gdy będę miała możliwość jak najbardziej z Wami się skontaktuję, Was, zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów czy zagadnienia transportowego. Czy też po prostu z badań operacyjnych, czy też z innych przedmiotów, które macie na studiach, a ja umieściłam je na playlistach. Jeżeli macie jakieś propozycje filmów, umieszczajcie je w komentarzach. Subskrybujcie ten kanał, korzystajcie z gotowych playlist i udostępniajcie te filmy znajomym. Pozdrawiam.